Słyszałem o pewnej Japonce, która wyszła za mąż, mając 91 lat, za młodszego od niej o 63 lata Gruzina. Żyli razem szczęśliwie, chociaż krótko. Mój ojciec jest starszy od mamy o 5 lat. Piękna pielęgniarka, Izabela Jabłuszko, była starsza ode mnie dokładnie tyle samo. No tak, ale od misia była ona starsza tylko niecałe 2 lata. I co z tego? Nic. Żeby zrobić dobry interes, powinno się wiedzieć parę rzeczy. Trzeba trafić z odpowiednim towarem, w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce. Ojciec o tym wszystkim nie miał zielonego pojęcia. Słuchał Bacha i cierpiał. Jacek Namolny zawsze wiedział, co jest grane. Tacy faceci jak on wkładają dolara, a wyjmują 5. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato. Lato, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 ach to 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 ty. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. A więc powtarzam, jest źle, a nawet bardzo źle. To tyle, jeśli chodzi o naukę. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Mamy również dwie miłe wiadomości. Otóż gościmy dzisiaj w naszych progach najsłynniejszego absolwenta naszej szkoły, człowieka na miarę czasów, w których żyjemy, biznesmena pana Jacka Namolnego. Pan Namolny postanowił założyć Fundację Przyjaciół Szkoły. Instytucja ta pozwoli na stworzenie naszej młodzieży optymalnych warunków do pracy i wypoczynku. Zwracam się z prośbą o masowy udział jako członków nowej fundacji. Kto z Państwa się zgłasza? Może ja, jeśli pani pozwoli. Proszę państwa, może to państwu wyda się dziwne, bo to tak, krzesła twarde, powietrze nie najlepsze, ale kocham tę naszą starą budę. Nasza fundacja mogłaby w poważnym stopniu uchronić absolwentów naszej szkoły przed masowym bezrobociem, prawda? Dobro każdego dziecka naszym dobrem. To takie moje prywatne, skromne racje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że się rozumiemy. Dziękuję. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli pani dyrektor pozwoli. Oczywiście. Przecież to pańska inicjatywa. Właśnie. Otóż proszę państwa, zaobserwowałem niestety, że pogłębia się dystans między nami a naszą młodzieżą. I to nie jest dobrze, bo oni nas powinni po prostu lubić. A nie tylko cenić czy szanować. To też oczywiście.
Postanowiłem ufundować bal dla absolwentów naszej szkoły z udziałem naszej młodzieży. To pozwoli nam się zbliżyć, lepiej zrozumieć, skrócić ten dystans, prawda, o którym wcześniej mówiłem. Nie wiem, proponuję na przykład konkurs szalonego rock'n'rollu. I my mamy tańczyć? Tak, oczywiście. Pokażemy dzieciakom, że stara gwardia nie rdzewieje. Główna nagroda 40 milionów złotych. A czy pan weźmie udział w tym konkursie? No pewnie, a co pan myśli? Przecież to kupa szmalu jest. W takim razie to ja będę sędziował. Zgoda. Pomogę ci. Ja kondor, widzę ich. Cała grupa. Słyszę. Potrzebne posiłki. Nie ma. Mam ich zwijać? Tak. Przyślijcie wóz. Dobra. Wchodzę do akcji. Ręce na ścianę. Co się stało? Ty też. Za co? Zobacz, tam mieszka. Ten z czerwonym pasem. 11 piętro, mieszkanie 111. Same jedynki. Łatwo trafić. Nie gadać. A co? Nie wolno. Pogadacie sobie na posterunku. Z samym sierżantem. Państwo to aparat ucisku. Śmieszne hasło. 6 dni po 24 godziny na dobę. 3 policjantów dziennie na obserwacji. Wspaniale przygotowana akcja i wpadłaś. Nawiasem mówiąc, sam to przygotowałem. Taki mały sukces. Więc ty tylko pomagałaś, tak? Tak. A wiesz, ile kosztuje oczyszczenie murów? I kto ma to robić, ja? Nie wiem. Podasz mi tylko nazwiska członków waszej grupy. To... dostaniesz czekoladkę. Mam dostarczyć ten kawior? Dobrze, rozumiem. Będę o 7. Tak, do widzenia. Halo, ja z ogłoszenia. Ile ma pan tego kawioru? Dobrze, rozumiem. Biorę wszystko. Będę za 2 godziny. Tak. Oj, zobaczysz, wylądujesz w więzieniu, brachu. Sam wylądujesz. Pośrednictwo nie przestępstwo. Sam zobacz. Jeden chce kupić, drugi chce sprzedać. Ja tylko pomagam ludziom. Tak, i wisisz na telefonie jak gacie na sznurku. Sam jesteś gacie, mój starszy bracie. No. Oczywiście. 300 par spodni. Proszę bardzo. Na kiedy? Rozumiem. To ja. Wchodzę w te spodnie. Ale po 300 tysięcy. Dobra.
To policja. Ale o co chodzi? Tak? Rozumiem. Tak. No, mówiłem, nakryli cię. Głupi jesteś. Aneta siedzi. Trzeba zadzwonić po matkę. Aneta, lepiej nie. Lepiej, żebym nie wiedziała. Masz rację. Kobiety nie zawsze potrafią trzymać język za zębami. Szczególnie, jak się je trochę przyciśnie. A, żadna sztuka. I tak o was, o tobie niczego nie wiem. Skończyłem zawodówkę. Teraz jestem w technikum łączności. Dostałem nawet stypendium. Aha, i pewnie jeszcze jesteś do tego zdolny. Pewnie. Jedz orzechy. Są bardzo zdrowe. Naprawdę. Bardzo dobre na wszystko. Możesz mi wierzyć. Jem je prawie bez przerwy. No spróbuj. Tak? Tak, to ja. Tu Michał Malinowski. Czekałaś na telefon? A nie, nie, jakoś wcześniej nie mogłem. Iza... Izuniu. Izabelo. Ja nie mogę bez ciebie żyć. Ty też? Misiek, dzwonił Jędrys. Był bardzo tajemniczy. Prosił, żeby ci przekazać, obiekt aktualnie jest już w pracy. Może byś powiedział, o co chodzi, to załatwimy to od ręki. Bączek, zjeżdżaj. Dzień dobry, mogę rozmawiać z Izą Jabłuszko? Halo, tu Michał. Czekaj, muszę zgasić papierosa. Misiu, jakaś izoterma, izobara czy Izadora do ciebie. Odejdź. Tak, słucham. Oczywiście, że zapraszam cię na koncert. Jak to ja do ciebie dzwonię? Jasne, że ja do ciebie dzwonię. A co wolisz? Klasykę czy coś współczesnego? Przepraszam cię, muszę już kończyć. Cześć. Jest ojciec? No tak. Synowie, rewolwerowcy, córka anarchistka, już mam tego dosyć. Ty masz szczęście. Bili cię? Idiota. Wiesz, to ja cię uratowałem. Odebrałem telefon i wysłałem matkę. A jak to było? Normalnie, jeden chłopak nie mógł sobie poradzić z wałkiem farbami, no to mu pomogłam, a potem... A, rozumiem. W grę wchodzi kolejny mężczyzna. A czy ty chociaż wiesz, jak on ma na imię? A skąd? Tajemnica. O Boże. Ja nawet nie wiem, jak on ma na imię. To koniec korepetycji. Cicho. Kto trzaska drzwiami? Gdzie ojciec? Nie pracuje, a stale nie ma go w domu? Mówi, że chodzi na ryby, ale kto go tam wie? A ja myślałem, że jakiś miejscowy bandyta zabił panu drzwi do interesu. Tak, tak, oczywiście. Ładna pogoda dzisiaj, panie inżynierze. Co to dzisiaj? Interes nieczynny, panie Słowik? Tak wyszło. Można w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Poradzę sobie. No to powodzenia. Nawzajem, panie inżynierze. A propos powodzenia, panie Słowik, to pan ma szczęście. Bo my właśnie ze sprzętem dzisiaj. Robimy interes, panie Słowik? 100 tysięcy od gwoździa. Taniocha, bo po sąsiedzku. Ja się pana nie czepiam, panie Ramolny. Żyję sobie spokojnie, nikomu nie przeszkadzam. Słyszy pan? Ja się pana nie czepiam, panie Ramolny. Uważamy, panie Słowik, że pan za głośno ćwierka na zebraniach w gminie. Społeczeństwo miejscowe pan buntuje, żeby szefowi ziemi nie sprzedawali. I po co to? Po co to? Bo szef truje wieś. Po deszczu to tak tu śmierdzi, że nie można wytrzymać. Słyszałeś, dzieciom? Ciemny lud tutaj, ciemny. Gazet pan nie czyta. Nie wie, że wszędzie kwaśne deszcze padają? Szef jest szef, a deszcz to już sprawa stwórcy. A my, ludzie, to lubimy, jak słowiki śpiewają cienko i cicho. Romantyczne jesteśmy. Też mam obcęgi. A my dużo gwoździ i codziennie jakiś bandyta będzie panu drzwi zabijał. No, ostatnia cena. 150 od gwoździa. Miałoby 100. Niech będzie 250.
Zjeżdżajcie dziewczyny stąd, ale już, do domu, do matki. Ładny pan ma córki. Taki bezbronny. Szef dobrze płaci, a pana ludzie słuchają. To jest poważna sprawa, panie Słowi. Żeby tylko dziewczynkom się jaka krzywda nie przytrafiła. Matros. Tak, szefie? Ty cham jesteś. A panu, panie Słowik, powiem, że trudno jest wyrywać gwoździe z powyłamywanymi skrzydłami. Zapamiętaj to pan. Przegrał pan sprawę. W gminie i na policji. Prokurator powiedział mi, co pan za głupstwa naopowiadał. Panie Słowik, daj pan spokój. To jest nasze ostatnie poważne ostrzeżenie. Pamiętaj pan. Ciekawy, kto zaprosił Bączka. Naprawdę nie wiem. Siad! Pomóż mi! Jesteś zupełnie zwariowany. Po co to zrobiłeś? Chciałem zatrzymać czas. Pasko, zatańczymy? Daj spokój, nie widzisz, że jem. Może później. Dzień dobry, można? Bilionik. Miałaś nie pokazywać się w szkole, obiecałaś mi. Lepiej nam się tańczyć. Kogo pan chce bić? Ją czy jego? A co pan? Wie pan. Szefa na pana miejscu to ja bym nie tykał. Ale jeżeli chodzi o kobietę, to pan posłucha starego, prostego, osobistego ochroniarza. Uwaga! Kochani, wszyscy czekaliśmy na tę chwilę. Mamy już komplet zawodników. Startuje 31 par. Wybieramy króla i królową Roka! Uwaga! Przypominam! Wysokość jedynej nagrody pieniężnej. 40 milionów! Kochani, a więc zaczynamy! Przedstawiam zespół sędziowski, pani dyrektor!
ja! Dziękujemy bardzo, przepraszamy, ale ktoś musi odpaść pierwszy. Dziękujemy bardzo. Najpoprawiej ci stąd. Nie, w każdym razie uczęszczałem do tej budy. Chodzimy, kochani, mam też, dziękujemy. Zróbcie miejsce dla innych. To nie zabawa, a konkurs. Nie przejmuj się. Nasz ich? O, to odpadają, zaraz ich tu nie będzie. Fantastycznie! Nikt już więcej tu nie przyjdzie. To mieszkanie stoi puste. Maninowska! Dobrze. Wam też dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Anetko, nie przejmuj się. Taniec to nie wszystko. Powiedz mi, ty matematyku, czy zwiedzałeś kiedyś naszą szkołę w nocy? Jak to? Tak. Schodzimy, 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 szybciutko, szybciutko, no. Co jest, nie słyszałeś? Tak, tu też odpadamy. Masz na sobie sukienkę. Nie zostawiaj mnie samego. Jest sobota, czy to czujesz? Przecież jutro nie pracujesz. Moi faworyci najlepsi. Przepraszamy, dziękujemy. Nie mamy dzisiaj więcej czasu. Musimy udać się do naszych piekielnych interesów. No, cześć. Panie Janku, proszę bardzo, zgadza się wszystko? Tak, dziękuję bardzo. No, najmilsze są te pieniążki, których nie wbijamy do komputera, prawda? I od których nie płacimy podatków. Prawda, Tamara? No, jak tam nasza fundacja, pani dyrektor? Ktoś przybył? Co pan? Wszyscy bawią się jak dzieci. Ach, ci Polacy. Słomiany ogień. No, ale nic, 40 baniek mamy w kieszeni. Prawda, Tamara? Prawda. No, no. Oho!
Jeśli was to skandal. Skandal! Ale afera. Wiedziałem, że ten bal źle się skończy. Koniec świata, trzęsienie ziemi i tyle. Tylko Jacek Namolny całkiem spokojnie zarobił 40 milionów.